Witam serdecznie, Krzysztof Skibiński, firma Interwax. Wraz z firmą Danco zapraszam wszystkich na Dni Pola. My ze swoimi partnerami wystawimy tutaj sprzęt rolniczy, ładowarki, ciągniki, pozostałe maszyny do uprawy. Będzie kilku partnerów, producentów środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych. Bartku, jakie odmiany albo jakie rodzaje uprawy tutaj będziemy mieli do pokazania? Hodowla roślin Danco ma bardzo szeroką ofertę gatunkową, jak też i odmianową. Co roku staramy się dla naszych rolników przygotować nowości praktycznie w każdym najważniejszym gatunku rolniczym. Tutaj właśnie w Sobiuchach postanowiliśmy wysiać najnowsze odmiany z najważniejszych gatunków rolniczych, czyli jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime. Zabraknie tutaj jedynie odmian żyta ze względu na izolację, która jest potrzebna do kwalifikacji plantacji nasiennych. Natomiast możemy się pochwalić przede wszystkim odmianami o najlepszych cechach rolniczych. Przede wszystkim będziemy tutaj mogli zaobserwować nowości takie jak pszenica Gentleman, pszenżyto Tributo, jęczmień jary Tilmor, czy też nowości w pszenżytach jarych wśród owsa. Mamy też założoną kolekcję roślin strączkowych, które na pewno będą coraz częściej musiały pojawiać się na naszych polach. Dlatego serdecznie zapraszam do zwiedzania naszej kolekcji wspólnie z firmą Interwax. To wydarzenie już niebawem. Na naszym Facebooku jest link do rejestracji. Zapraszam do klikania i do rejestrowania się. Bartosz Pochylski, hodowla roślin Danco. Znajdujemy się na terenie naszego jednego z zakładów nasiennorolnych w Sobiejuchach, gdzie założona jest kolekcja najnowszych odmian zbóż i roślin strączkowych. Widzimy się w Sobiejuchach, koło Żnina. Spotykamy się 20 czerwca na Poletkach. Zapraszam.